Zjazd do zajezdni Annopol. Witam Was tutaj, cześć i czemu znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z zjazd do zajezdni Annopol. Zajezdnia Annopol, nowa zajezdnia, która powstaje na Białęce. Piąta zajezdnia cała w Warszawie, będzie ich coraz więcej, najnowocześniejsza, jak tutaj się chwalą, tramwaje oczywiście w Warszawie, w Polsce, no możliwe. Będą tutaj tramwaje w teorii mogły same jeździć po całej zajezdni, ale jednak trzeba pamiętać, że głównie tutaj chodzi o rozjazdy i zwrotnice, że będą same i automatycznie przestawiane, nie będzie tutaj musiała jakaś osoba chodzić. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o lokalizację. Widzicie wieżowce, widzicie mniej więcej tutaj cały Annopol i tam dalej za trasą toruńską widzicie całe Brudno, czyli tutaj dojazd będzie całkiem niezły, bo będzie metro Brudno, no i właściwie dwa przystanki tramwajem już jesteśmy. Także całkiem niezła lokalizacja, może trochę ciekawostek na temat samej zajezdni, mianowicie jej będzie realizowana w ciągu 26 miesięcy, jej powierzchnia to 12 hektarów, liczba łączna torów to 14 km, tylko na tych 12 hektarach. No i cała zajezdnia oczywiście jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, natomiast wartość całego projektu to jest 1 189 989 975 zł i 53 grosze. Natomiast dofinansowanie unijne jest dosyć znaczące, bo prawie połowa, 554 638 744 zł i 87 groszy. Z tej strony, jak widzicie, te budynki, które były w tytule, że faktycznie do tutaj już powoli powstawać, to właśnie tutaj nie możecie zaobserwować, jak się pojawiają. I ja trochę Wam omówię, co to właściwie za budynki, co będzie się w nich znajdować i który budynek widzicie, czym będzie się właśnie zajmować. To wszystko, żebyście mniej więcej tak mogli zrozumieć, jak to wygląda, co tu właściwie jest. I warto tutaj podkreślić, że do zajezdni będą dwa podjazdy. Jeden od tej strony, gdzie ja właśnie startowałem, czyli tak jak teraz tutaj w stronę patrzymy, to jest dojazd, będzie awaryjny, no taki bardziej jakby coś się wydarzyło, nie wiem czy stąd będzie taki normalny dojazd codziennie. I drugi od Annopolu, bezpośrednio przy pętli tramwajowej Annopol. Tu macie taki jeszcze widok z wieżowcami Warszawy, byście mogli to zobaczyć, też ładnie tutaj widać miarę zaplecze budowy. I może w tym momencie w sumie powiem Wam, że miałem dosyć nieprzyjemną sytuację tutaj bezpośrednio ze samą budową, tutaj ochrona i wszyscy do mnie wyskoczyli, że nie mam pozwoleń, że nie mogę latać nad placem budowy, chociaż oczywiście sytuacja była zupełnie inna, wszystkie pozwolenia miałem, nawet im pokazywałem, a oni i tak nie rozumieli właściwie, o co chodzi. No i trochę nieprzyjemna sytuacja wyszła. Najważniejsze jest to, że zdjęcie dla Was mam i najprawdopodobniej w kolejnych sytuacjach, kolejnych moich latach już takiej sytuacji nie będzie, bo tam z tramwajami w większości się dogadaliśmy, ale jednak chciałem podkreślić, że miałem tutaj dosyć nieprzyjemną sytuację właśnie z nimi i tam bezprawnie próbowali mi powiedzieć, że nie mogę latać nad ich placem budowy. No dobrze. Przejdźmy bezpośrednio do konkretów, co my tu mamy. Teraz właśnie pokazuję Wam łącznik tramwajowy i tutaj oczywiście ulica też będzie nowa, żeby dojechać do zajezdni Annopol, która się znajduje de facto w polu aktualnie i do niej dojazdu, gdyby nie było tego dojazdu z tej strony, właściwie by nie było. Po prostu muszą wybudować nową drogę lokalną, żeby był podjazd. Najprawdopodobniej przed bramą będzie też zawrotka dla autobusów nocnych, aby po prostu te autobusy mogły dowozić w nocy no, po prostu maszynistów, znaczy motorniczych na plac budowy, jak i również możliwe, że będzie przystanek tramwajowy dla osób, które zapomną wyjść z tegoż, że tramwaju, który będzie zjeżdżał do zajezdni Annopol. Tutaj pierwszy obiekt, który mam właśnie w tym miejscu ogrodzony, najprawdopodobniej to jest budynek tej na mapie, patrzę, 13, czyli wiata śmietnikowe, ewentualnie budynek 14, czyli magazyn gazów. Dalej mamy tutaj zbiornik retencyjny, który właśnie w tym miejscu już będzie się znajdować docelowo. Tutaj obok ze zbiornikiem jest taki też mniejszy, ma być obiekt, czyli 19, i to jest zbiornik wody szarej numer 3. Następnie ten mały obiekt, który widzimy na wprost teraz po prawej trochę stronie, to będzie budynek wiaty garażowej. Później ten taki trochę dłuższy tutaj, który mamy obiekt, to jest 5, czyli budynek pogotowia sieci trakcyjnej, bardzo ważny obiekt. No i dalej naprzeciwko widzimy już ten obiekt, ten budynek, który będzie budynkiem administracyjnym.
Chociaż wydaje mi się, że to może nie być on. Albo po prostu jeszcze będzie połączony i powiększony w jedną całość. No i na końcu mamy taki właśnie wystający budynek teraz po lewej stronie, którym to budynku będą się znajdować no ogólnie garażowe zaplecze, że tak to powiem. Tutaj jeszcze raz zerknijcie sobie właśnie na ten dojazd, który aktualnie no nie ma torowiska tramwajowego i jest taki, bym powiedział, nie do końca idealnie utwardzony. No oczywiście to jest tylko i wyłącznie dojazd na plac budowy, a nie już do gotowych budynków, wtedy dopiero co powstają. Może to chyba powiem bezpośrednio, co te budynki mają robić, czyli na przykład ten budynek sieci trakcyjnej, bo może was to w sumie interesować. Budynek pogotowia sieciowego i torów. W budynku tym wydzielono pomieszczenie dla pogotowia torów i sieci trakcyjnej. W tym pomieszczeniu warsztatowe, biurowe, socjalne, techniczne i magazynowe pomieszczenia są rozmieszczone na dwóch kondygnacjach i uwzględniają podział na część torową i sieciową. Przy ładunku uwzględniono plac magazynowy o powierzchni około 300 m2 dla osprzętowania towarowego z dojazdem oraz placem manewrowym. Także tak to mniej więcej wygląda, trochę tego tutaj możecie mniej więcej zaznajomić się, co będzie. No i oczywiście budynek administracyjny też wam opowiem w sumie, co tam w nim przewidziano, w którym będzie na parterze i na pierwszym... piętrze budynku będzie zlokalizowane pomieszczenie dla motorniczych, biurowe, socjalne i sanitarne. W budynku tym motorniczowie będą rozpoczynać swoją pracę i pobierać dokumenty oraz kluczyki do bambajów. Na parterze, poza dyspozytorem ruchu obsługującym motorniczych, będzie również pracował dyspozytor systemu zarządzania zajezdnią, nadzorujący ruch na zajezdni i punktualny wjazd tramwajów do obsługi zadań przewozowych. W piwnicy będą pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz archiwa zakładowe. Budynek będzie przystosowany do usług osób niepełnosprawnych i będzie wyposażony w windę. O, to akurat ważna rzecz, z tego co kojarzę, tych poprzednich budynkach mogło aż tak idealnie nie być. Na koniec, bo już wkończymy powoli ten film, macie przelot nad całym placem budowy mniej więcej, żebyście mogli to zobaczyć. I macie teraz zdjęcia z sierpnia, więc przyjrzyjcie się, jak to wygląda teraz, bo za chwilę się cofniemy ponad rok do tyłu i zobaczycie, jak wyglądał cały plac budowy. No, bym powiedział, jeszcze dosyć dużo czasu temu. Może na koniec jeszcze jeden budynek wam opowiem, który też w sumie czytałem, co tam będzie się znajdować. To jest w sumie, niech będzie obiekt 16, zbiornik retencyjny. To magazyn ścieków z torowisk, dróg i terenów zielonych zlokalizowanych na terenie zajezdni. I może jeszcze tą 13, czyli tą 13 i 14, magazyn gazów i wiata śmietnikowa. W obiekcie tym będą wydzielone pomieszczenia do magazynowania gazów technicznych oraz pomieszczenia na odpady podlegające segregacji. Kto by się spodziewał. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o całą zajezdnię. I na koniec jeszcze budynek garażowy, o którym też mówiłem, czyli budynek numer 8, z zapleczem, w którym znajdują się garaże, pomieszczenia dla kierowców pogotowia dźwigowego i brygady ekspedujące tramwaje oraz wiaty na odpady i złą. W garażu są dwa stanowiska, na których może stacjonować żuraw tramwajowego pogotowia ciężkiego. I to było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Mam nadzieję, że te ujęcie wam się jakoś strasznie nie tnie. Mi się tnie. I możliwe, że to są faktycznie zepsute z tyłu ujęcia przez zawolną kartę pamięci w dronie, ale mniej więcej możecie zobaczyć, jak to wygląda i jeśli faktycznie się tnie, to będę musiał poszukać innych archiwalnych zdjęć do pokazywania wam, jak to wyglądało wcześniej. No ale widzicie całkiem nieźle, że w maju 2021 roku zupełnie to inaczej wyglądało. No słowem nie było nic, były tylko wycięte drzewa, bo w zimie, kiedy jeszcze latałem tutaj też dronem, ja mam zdjęcia, jeszcze drzewa nie zostały wycięte, tylko wszędzie jest śnieg, więc te zdjęcia nie są takie najlepiej widoczne, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, ale pewnie w kolejnym materiale wam to pokażę, bo tutaj trochę się cięło i no nie najlepiej to wyglądało. Dobrze, tak jak to mówiłem, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, w najbliższych dniach i dzisiaj na przykład będzie chyba jeszcze przelot nad zachodnią, będzie przelot nad budową tramwaju na Kasprzaka. No i później to zobaczymy. No i jeszcze jakieś mniejsze z tym też w najbliższych dniach się pojawi oczywiście, żeby nie było. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale.
Cześć!